A patrzyłeś, czy się farba zmywa? To był pierwszy raz, jak próbowałem. Ale nie była to panda, lecz szkieletor. A, to dynia była chyba z zeszłego roku. W ogóle te... A co to za nos taki z sędkami? Ten cosplay Jokera wyszedł najlepiej, tak oceniając. Tu jeszcze średnio wygląda, ale to ewoluuje. Tylko ta peruka, no najgorsza była. Ta peruka, co to za płat łysy? Trochę pokój jest przystrojony, witam, cześć. Nie wiem, jak byłem u fryzjera, to mi zostawił tu takiego kikuta, o, to. I nie wiem, czy nie wziąć po prostu nożyczek, które tu nawet mam, i go nie ściąć, bo mnie denerwuje. To nie jest zakrywka, to jest po prostu chyba niedopracowanie. Jest tak, kieletor, balony i pajęczyna. Gdzie łysina? Nie mam. Tam są pozostałości. A jeszcze coś takiego mam. Pa, to akurat by pasowało, bo zapomniałem o tym. Nawet git z tymi okularkami by było to zrobić. Nie mam laski, co prawda, takiej długiej, ale resztę idzie odwzorować. Słuchaj, no ładnie to wygląda. Nie powiem, że nie, ale... Chociaż ten? Może dałbym radę to zrobić. Tylko to trzeba było jakby jakąś, nie wiem, kontury takie. No nie z nich, żeby... To wyszło, cholera, będę jak klaun wyglądam. To tak nie będzie wyglądało. Ani trochę. Idę się ogolić szybko. Dwóch Polaków w teamie, prawda? Rander, Amazing. Nie, no Amazing akurat nie jest Polakiem. Nie, jak to nie jest Polakiem? No, to jest... Oj, no, Rugadnik. Tak, on mówi, oj, zaś, spokojnie. Trałep? Nie, to jest obrody. To wątpię. Nie będzie brwi. Nie, nie. To tak, trzeba by zacząć... Kurwa mać, jestem na głośnikach i rychu, to słyszę w kościu. Trzeba by zacząć z białą bazą. Moczę łapę w misce i chyba łapami to się będzie malowało. Muszę to wziąć daleko, bo to upierdolę wszystko. Dobry start. To na razie będzie wyglądało tak niezbyt atrakcyjnie, ale z czasem się zmieni. A nie wiem, czy szyję też. Szyi chyba nie trzeba. White Face Report, czemu? Chyba nie istnieje coś takiego. Nie marnuj jedzenia, to nie jest jedzenie. Muza trochę za... Kurwa no, wpadło mi do misy. No nie da rady. Nie teraz wiem, czy będzie wiesz, tak. Ale ten kościotrup, co za tobą wisi, do nas macha i pokazuje różne znaki, gdy tylko wychodzisz z pokoju. Spokojnej nocy ci życzę, uśmiech. Nie macha, on się nie rusza. Nie wybielam się, po prostu to jest biała farba, żeby mieć bardziej śniadą cerę. To nie dłubanie w nosie, tylko sobie do nosa farbę załadowałem. Ej, ale krem Nivea jest do jedzenia, a nie do twarzy. Oj, szmatę muszę wziąć, podłożyć, bo cały stół pierdolony się skipnąć, to przywołujemy demona, kurwa, in nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi, Excelsi, Mortadelus, Maxima, Krupiącis, Desvelus, Beskitus, Nonusus, potwierdzati. Ale wiesz, że piankę do golenia daje się przed goleniem? I nie używa się jogurtu, tylko coś normalnego. Pezzozo opętał szkieleta za tobą, Monkaw. Może ktoś z moderacji skipować, jak jest na Z chłop, bo nie chcę go o nim słyszeć, a mam ręce upierdolone. Nie za blisko oczu trzeba. Jaki chłop? Dobrze wiecie jaki. In nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi. Maćno. Podoba mi się ten kostium prawdziwego stuprocentowego rasisty. Jeszcze dorzuć trochę białej farby na szyję i przefarbuj włosy na biało, żeby nie było już na tobie nic ciemnego. Klub jest dumny. Nie ma to żadnego. Nie ma to żadnego podłoża, o którym mówisz. Żadnego. Dobra, więcej nie. Starczy, to jest max. Dobra, to za rok cała morda na czarno. Zamawiasz KFC i idziesz zbierać fanty z domów ludziom. Nie, nic z tych rzeczy. A uszy? Uszy chyba zostają jakie są. To szyja teraz, szyja chyba też musi być, no nic. Zblenduj to, co mam kurwa blendować. Potem założymy jeszcze jedną warstwę. Założy, niech to zaschnie i potem jeszcze jedną wypełniającą. Witek, nie uwierzysz. Byłem dzisiaj w zoo i zobaczyłem małpy. Szkoda tylko, że zwierząt żadnych nie było na wybiegach i ich nie widziałem. Przestań, ja nie mogę, poważnie, no nie mogę teraz Studio zarządzać krem tym tunajtami, bo to się pierdolony je, a nie smaruje całą twarz. To nie jest Nivea. Farba. Nawet firmy masz u farby, nic o Nivei nie ma. Lux sit mihi lux non draco sit mihi du. Ty wiesz, że malowanie sobie twarzy na biało jest zakazane na Twitchu. Jest to nie bardzo rasistowskie, nie czuję jest się obrażony. To musi zaschnąć i musi być jeszcze jedna warstwa na to, bo inaczej... Inaczej nie siądzie. Jakiej bombeczki? Nie mam takich rzeczy, gościu. Dziś nauczyciel powiedział, żebym zrobił coś najlepszego, co potrafię z dyni. To mu wyjebałem. Weź. A ty jesteś ten mietek, co wsadził łeb do wiadra szpachli za 100 euro? Nie.
Ale pamiętam film. Słuchaj, stary, nie uwierzysz. Jak co wieczór podglądam sąsiadów z mojego teleskopu. Patrzę, a chłop się jogurtem wysmarował. No seryjnie ci mówię. Cała twarz zajebana jogurtem. Chyba jeszcze jedna warstwa nie i nie zapomnij będzie... pomalować uszy, Witeczku. Uszy też? Uszu chyba nie trzeba. Zo, przybądź, wzywam cię, otwieram bramę, przybądź. To chyba niebezpieczne tam w środku. Czy jest bezpieczne? Jest? Nie no, na pewno. Nie maluj uszu, bo tego nie zmyjesz już. Bez przesady. To jest prosta część. Zaraz się zaczną te kreski czarne. I to będzie trudne. A tego będzie zależało, jak wszystko to wyjdzie. A patrzyłeś, czy się farba zmywa? Raczej skoro jest do twarzy, to się powinno zmywać. O kurde, jakbyś się smarował pastą do zębów, to bym ci udostępniła starą pastę, która skalega mi w szafce od roku XD. Ale pasta by chyba turbo skórę wysuszyła. Z pasty to pamiętam w szkole podstawowej, w pierwszej, drugiej podstawówce się robiło rysunki, plakaty, w sensie bałwany. A potem chodziliśmy i wyżeraliśmy to, kurwa, jak zaschnęło na korytarze, jak nauczyciele nie patrzyli. Co? No bo dzieciak głupi, a to smaczne było jako tak. Teraz kolejna warstwa, ostatnia, taka gruba, na twarz i będzie w pytkę chyba. A mnie nohal swędzi, cholera jasna. No nie wytrzymie. To już wiadomo, dlaczego była współpraca z jogurtami Nivea. Gdy napisali do ciebie, to przypomniały się czasy z podstawówki, jak jadłeś mleczko z tubki Colgate. Dobra, chyba lepiej nie będzie. Dobra, ostatnia warstwa. Na całe łapy nakładam i dajemy zaschnąć temu. Ładnie. Jeszcze tylko czarne pod oczami i coroczną pandę mamy z głowy. Dobra, git. Idę umyć łapy. Hej. Od urodzenia mam takie małe hobby. Lubię patrzeć, jakie ludzie mają skarpetki. Pokazałbyś do kamery, jakie masz na sobie i jak leżą na stopach. Mogą Jezus. Być też stopy bez skarpetek. Pozdrawiam. Nie, raczej nie. Pa. Jakby nie było nic. To teraz trzeba tu jako tako zmienić kolory. Najbardziej ciekawy tego jest, jak to będzie wyglądało. Peruka. Chłop się obsmarował jogurtem, beka z ciebie, beka. I teraz najważniejszy jest element, żeby nie zjebać tego, bo jak zjebie, to będzie znowu jak gówno panda wyglądało. Mam pędzel i mam czarne. Zrobimy to na tej części, czyli od tego oka idzie pierun... Pierun do góry, tu. No i to już będzie trzeba z lusterkiem machnąć, bo inaczej nie ma opcji. Najlepiej to byłoby zrobić tak, żeby faktycznie wziąć kontury narysować ołóweczkiem jakoś i to wypełnić. Mniejszy. Nie wiem, czy nie za gruby troszkę. Dobra. Ej, siwy. Najważniejszy element. Co trzeba zrobić, żeby taką siwą mordę mieć? Czyli robię tak, od spojówki, od tej strony do dotąd gdzieś. Robię taką nad brwią. Albo nie, do początku brwi na starcie. No nic no. Tak jak będę umiał no. Nie jest najgorzej. I teraz robimy w dół. To. Jak to nie? No nie jest źle. Myślałem, że gorzej będzie. Gość kupuje szklane podkładki i najdroższe myszki, a zapomina, że jego dysfunkcyjna ręka nawet pędzla nie utrzyma prosto. Beka, Witusiu, mam pytanie, czy ty nie przestraszysz się tych baloników, jak w nocy wejdziesz do pokoju? Jesteś taki strachliwy, słodziaku. Nie. Jako osoba białoskóra czuję się zażenowany. Ej kurwa, przestań! Wypierdol to, weź kurwa! Swoją zbrodnię czarną farbą nic nie zmieni. Zawiodłem się, Witeczku. Jasny gwint. Ona to ma bardziej nierówne, a ja mam takie rąby. Jakby od linijki to robić. Ona ma takie fajnie, taką poszarpane, a ja mam to tak za równo trochę. Ale naprawi się to. Kurwa, się w lusterku mi ta czaszka odbija. Takie smugi trzeba porobić. Za grube to jest. Nie wiem, no krzywo to jest, a ja nie umiem prościej. Kurwa, no nie umiem, inaczej nie umiem, żeby było bardziej prosto. Ale się wypełni czarnym i będzie git. Za tobą? Nie.
Ja pierdolę, odkryłem to. Masz trójkąty na twarzy, demon z kwadratowy łeb, a mamon kółka w wózku. Teraz wszystko się zgadza. Kasz gra SZ. Dobra, czyli teraz tak, wypełnić to czarnym i potem czerwony gdzieś powplatać. Ale pierw może zanim wypełnię to czarnym, to drugie oko zrobię. To będzie oko o wiele łatwiejsze, bo jestem praworęczny i łatwiejszy dostęp jest do tego oka. To będzie ładne. Gucio, chyba złe zdjęcie na stranie pokazujesz, bo to nikuja nie ma szans, że malujesz to po lewo. To po lewo. Tylko no robię jak umiem, no. Ciema gutek, ale pierdolnąłeś sobie trójkąt nad okiem. Może narysujesz w środku okrąg i wyliczysz pole powierzchni ronda wpisanego w twoje zakola? Nie. No to po prawej jest lepsze trochę. To jest spoko. Nie no, zaczyna to fajnie wyglądać, tylko no te kreski, no ale ciężko je zrobić tak własnoręcznie, nie mając doświadczenia w tym, żeby to było tak ładnie jak u pani. Super, kurwa, to oko mi się podoba, fajne. To oko mi się podoba, to drugie, to jak pojebany bym był. No, dobra, i teraz pędzel o dużej powierzchni, wypełniamy, potem czerwona kredeczka, potem usta, sztuczna krew, czerwone soczewki, peruka, peleryna i można gryźć. Nie ugryzę rysia, bo mi odda. On ma mocniejszy ścisk, mam wrażenie. Się balon o sufit obija. Dźwięki, których nie słyszałem. Myślałem, że to Ryszard. Tylko przebija się białe, cholera jasna. Przez górę. Trzeba jeszcze jedną warstwę machnąć. Weź się tak nie schylaj, bo małe orzełki wypadają z gniazda. Nie, właśnie nie. Jak mam krótkie włosy, nie ma żadnego tam... Jest w porządku. Jak mam długie włosy i się od słuchawek zrobi, to jest wtedy problem. Kurwa, nie, nie! Poleciało, bo za dużo... Dobra, chuj, to będzie tak. Jako dodatek autorski. Poleciała mi, bo za dużo wody było na pędzlu. A nie, nie jest najgorzej, tak. Teraz trzeba czekać, aż zaschnie, dodać... Tu już mam kredkę, więc będzie łatwiej. O, dodać czerwoną, a jeszcze tutaj jest. Taki ptaszek. To cieniutki pędzelkiem trzeba. Albo koronkę. Dobra. Lepiej nie będzie. Nie mam cieńszego pędzla, żeby tak ładnie to machnąć. Dobra, pędzel się już chyba nie przyda. I czekam, aż zaschnie to. Lewe poliko. A co jest z lewym policzkiem? A, no trochę białe tam jest. A, bo kurde, na poliku są czarne kreski też mają być. No dobra, faktycznie. Szminka? No mam, znaczy się mam. Kredkę jakąś mam taką do skóry. A nie ten. Dobra, tak jak będzie git. Tylko szkoda, że na nohal mi to spłynęło. Dobra, teraz czerwony, potem peruka i strój. I będzie w pytkę. Powieki, nie umiem powieki malować. Sadzę się do oka. Nigdy tego nie robiłem. Ja pierdolę, co roku ta jebana panda. Zobaczysz efekt końcowy. To, co teraz widzisz, to jest sam taki jeszcze ułomny szablon. Bym powiedział, że to jest tak z 15%. To jest efekt końcowy, cię zmiecie z planszy, kolego. Daj temu czas. Jedna z najfajniejszych części ubioru, jak już będzie peruka i wszystko, to będą te. No, one sporo dadzą. Co to jest? Czerwone okulary. Chyba już można lecieć. Tylko kurczę, nie jestem pewny, bo tak nie widziałem w sklepie, czy ja to zbrok... Tu jest chyba brokat, ale... Cześć, Gucio. Cześć. Zawsze wchodząc na twojego streama czuję, że cofam się w rozwoju. Kurwa, dziękuję chwila. Ci za to. Bo nie widzę, bo się mam lustrzane odbicie. No co jest? Ręka mi spierdala. Jedna w lewą, druga w... No może o tak. Nie, no jest tam jakiś brokat chyba. Dobra, to tak. Weź, kurwa. Trzeba kontury takie porobić. Co to kurwa jest to? To mi się nie podoba akurat. Kontury trzeba jakieś takie porobić. To chyba od białej jest, ale to raczej nie ma znaczenia. Jaka pani? Witek, przecież to jest kurwa David Bowie XDD. Ale może... Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Trzeba polecieć stąd, kropkę. Tutaj, taką linię, taką szarpaną, taką... O, usta najpierw? Czemu? A, żeby nie było potem... Kurde, bym powiedział, jak usta na czerwono, to tak bym powiedział. No ale to w ramach potrzeby, no. Kruszy się to. Chyba, że to trzeba zwilżyć trochę. Nie tą stroną. Co? O kurwa, na odwrót. Jasny chuj. To powinno polecieć stąd, tu. Czekaj, nie. Nie no, dobrze.
A, stąd kurwa mać, na odwrót wziąłem. Dobra, już chuj, już tak będzie. To już będzie improwizacja troszkę, bo no nie będzie jeden do jednego. Zrobię inaczej troszkę, po swojemu troszkę zrobię. Dobra, tak lepiej nie będzie. Szok, rozpacz, niedowierzanie, jakaś resztka nadziei, że może właściwie nic się nie stało, że może to nie jest znowu panda, a potem tylko poczucie, że czego myśmy się spodziewali. Zobaczysz pod koniec. Daj jeszcze 10 minut, 15. To jest kurwa wampir. Wyglądasz jak dalmatyńczyk jebnięty przez tira. Dobra, git, bo nie chcę się malować więcej. Nie tykam, bo się rozjebie. Usta teraz. A się dziwnie czuję, jak usta będę malował, Holender. No ale to... Playboy, chyba, że taki kolor, jaki mam, wystarczy album. Ust. No bo też są czerwone. Maluj. Może nie trzeba malować. Dobra. Nie ma różnicy. Cholera jasna. Ale krwią poprawię. Chyba jest zabezpieczenie, chwileczkę. A nie, otóż nie. Chyba, że faktycznie trzeba uciąć to. Ale powinno być zazwyczaj jakaś zawleczka mała czy coś. To jest to całe opium, czy kurwa jakaś panda z dodatkowym chromosomem xx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 
kropka na samym końcu. No nie złapie ostrości, ale powinno polecieć. Dobra, leci. Tylko nie wiem, czy to bezpośrednio kapkę kropnąć na usta, czy po prostu paluchem to zrobić. Na palec i paluchem. Chyba na palec i paluchem. Wilkomen Gutek. To jest czarny. To tak ładnie pokój ci wystroił? Tyleniu obrzydliwy, wstrętny, parszywy, czy Kasia kochana? Ja z Kasią. Kasia mi pomogła, a ja zrobiłem zakupy i wszystko poszedłem. Kurwa, zleciało. Bardziej na opuszek muszę. Bardziej opuszek. Jak dżem. Dobra, więcej tego dajmy trochę. Dobra, tylko teraz... O, jest w miarę git, tylko jeszcze górną wargę. Kurwa, jak to baby robią? Od dołu ja bym chciała. Dobra, tylko musi to zasknąć, bo czuję jak mi spływa. I teraz by fajnie takie łzy z krwi... Kurwa. Ja nażarłem tego. To jeszcze... Nie, to nie ten, weź to usuń, to nie to robimy. Robimy to, co było pod tym. Krople spływające. Chociaż nie wiem, czy to robić z tymi spływającymi takimi, że kapie z ust, czy nie. W sumie chyba bez bym zrobił, chociaż można by trochę umorusać. Tylko fajnie by było to raczej takie kreski pędzlem zrobić, aniżeli paluchem. Dasz buziaczka do kamerki? Gajgę. Góra, bym powiedział, można takie nierówne porobić jakieś góry. I co spróbowanie tej pierwszej miesiączki rzeczywiście daje te nadludzkie moce? Bo widzę, że jesteś po próbie. To nie jest kuptasie, kurwa, miesiączka, tylko krew sztuczna. Pod wymysł artystyczny wampira. Kurwa, Guciu, ty to chyba cosplay wampira, ale nie tego z obrazka, tylko Regisa z Wiedźmina, bo takie jak on masz wyjebane za kola. Dobra, powiedzmy, że tak. Zostawmy. Niech to zaschnie i kolejny krok to przebranie. Ale zanim założę to przebranie, to raczej kamerkę wyłączę i jak wyłączę kamerkę, to już pokażę gotowe, bo to jest... muszę się przebrać. No nie mogę się na kamerce przebrać. Są takie. To jest sama peleryna. Pa. A to jest kubraczek też, czerwony. Z kubraczkiem. Problem taki, że kubraczek jest w wersji M, a ja jestem w wersji L, więc... No zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ja potrzebuję z 7 minut. I za 7 minut się widzimy. Jestem. Już. Zrobione. Myślałem, że rozmiar będzie za mały, ale jest w pytkę. Wygląda ekstra. Ile? Mam gwiazdy śmierci. Kurwa, za kola są w tej fryzurze nawet. To nie powiesz? No są takie białe pasy, siwe są. Tak wygląda... No może nie aż tak podobny jak do tego pana, ale... Pa. A zaraz jeszcze góra. Tylko się spełznę w dół. Jakby mi czegoś brakowało, albo jakiś popierdolony psychopata.
No co, nie jest źle. Jeszcze mam do tego... Czy to cosplay absolwentki plastyka zarabiającej przy drodze krajowej? Nie, nie, nie. Dobry, no nie wygląda źle, też mi się wydaje. Jak wiekowy wampir. Te nie będą widać na makijażu. Nie będą za bardzo widoczne. Zęby? A zęby, kurwa, zapomniałem o zębach. Cholera jasna. Faktycznie. Tak wygląda całość. Chwilka. Wezmę się od dalej i dam na full screena. Tylko skarpety mam białe. Nie mam butów do tego, ale to bez przesady. Jest! O! Fajne nawet, nie sram. Schyliłem się, żeby pokazać. Dobra, po ząbki idę, chwileczkę. Witek, wyglądasz jak dziecko Drakuli i Menela XDMD. Bez przesady. Generalnie to tak, mam zęby takie gorszej jakości i takie jak takie plastikowe zwykłe. Aha, czyli w tym roku znowu Jack Sparrow. Ty, czyli przyzywam pana ciemności. Pa, to są takie nakładki. Takie nakładki, dolna taka sama. Mam takie... Królicze, na klej. Takie na klej. To fioletowe to klej. Chyba nie na wargi. To na zęby. Dominiki Dixit. I chyba na klej się to robi. Na dwa kły. Nie na jedynki. Elegancja Galia. Nie pistola. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś pochodna X-Gamera. Żeby mi nie wypadły potem. I zęba tym smaruje? Czy nakładkę? Chyba zęba. Bo nie wiem, czy mi ząb tam wejdzie, jak to jest tak wypchane. Chwileczka, bo nie jest to smaczne. Ale wydaje mi się, że się sklei. Na tą resztkę, co tam jest, się sklei. Nie będę na kropelkę pojebani, co tego robił. No, ale czy jest ono twardą, jak Jezusze. Nie no, te... Chwila, idę z zombie, to bo chujnia to jest, gówno. Za sekundkę jestem, zęby idą. Witeczku, a myślałem, że cosplay X-ów z piły był śmieszny, ale teraz to już przebiłeś go 3. Problem jest, bo się nie chcę domyć do Holendry. Ale to szczoteczki muszę użyć, bo próbowałem palcem albo ręczniczkiem. Nie działają, kurwa, jak mi Holendry dentystyczne były. Nie, kurwa. No nie trzyma się to. Nie da rady tego. Nie, nie, nie. Zęby nie są najlepszej jakości, mam wrażenie. To bardziej orcze zęby były, a nie zęby wampira. Fajne były te kły, te takie jednorazowe, ale ten klej coś nieufny jest. Pokaż obrazek? Dobrze. Ale co? Dla braci... Finalnie miało wyjść tak. Wyszło tak. No nawet fajnie. No pewnie wyspecjalizowana, albo miał jakąś... ona. Charakteryzatorkę. Jakąś pani od makijażu. Chyba, że to AI jest. A, no to widzisz. A to na przyszłe lata mam. To są świecące w ciemności jakieś kolory dziwne. A balon z helem jeszcze mam. No tak, bo kupowałem. Pokażę wam, patrzcie to. I chyba na tą czuprynę słuchawki można. Jak się odgniecie, to przynajmniej nie moje. O, działa. Było takie... O kurwa, uciekł. A jak to? To się bierze do ust, czy to się wdycha? I czy się powinno to robić, czy nie? Tak delikatnie. Ciągasz do płuc. Do ust i dużo. Nie no, po kolei na razie. Halo? Nie no, nie jest zmieniony ani trochę głos. Chyba, że więcej tego. Halo? Taki sam jest głos. Albo i nie. Kurwa, jest troszkę bardziej. Taki mniej basowy. Raz, dwa. O ja pierdolę. Nie... Halo? No nie no, nawet by się nie dało zmodulować w ten sposób głos, jakby się chciało. Ale taki kurde głos jakby mi brakowało. Trochę czegoś. Więcej? No ile pojemności w płuc spróbuję? Gucio? Halo? A, tak bym powiedział. O 20% głos jest zmieniony. Gucio? Kaci, Guci? A, wyglądało na filmikach lepiej. Fla. Nie no, spoko nawet, ale Joker mam wrażenie, że lepiej wyglądał finalnie. Szczerbaty. Jezus. A wydłużyłeś te zęby coś, czy one takie były? A nie, ty mi usunąłeś kurwa zęby w tym programie. Tu jeszcze ładny zbiór. Już patrzę, jak przyczajony tygrys traki. Jakby miał zlecieć zaraz, wzbić się. Nie no, fajne, kurde! Nawet ładne.
Nawet ładny. Nie, te zęby tragedia były. Te zęby tragiczne były. A jak demonik wyszedł? Już patrzę, jak demonik wygląda. Jezus Mario, daj spokój. A faktycznie trochę jak psychopata, jeszcze jak to jest tak zmontowane, to smutny śmiech to jest. Ty sobie zdajesz sprawę, że ty zmyjesz ten spray razem z włosami? Jezus Maria. Kurde.